Debata dnia. Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w popołudniowej debacie publicystów, komentatorów. Dzisiaj zaproszenie do udziału w tym naszym spotkaniu przyjęli pan redaktor Cezary Krzysztopa z tygodnika Solidarność. Witam serdecznie. Dzień dobry. I redaktor Mariusz Gierej z portalu mpolska24.pl. Kłaniam się, redaktorze. Dzień dobry. No właśnie, słyszeliśmy przed chwilą w serwisie niepokojące informacje dotyczące epidemii. 21 tysięcy nowych zachorowań. Od poniedziałku dwa nowe województwa, mazowieckie i lubuskie, objęte obostrzeniami. Zamknięte będą czy ograniczona działalność galerii handlowych, hoteli, kin, teatrów i obiektów sportowych. To tylko oczywiście wycinek. Minister podkreślał, że w przyszłości czeka nas kontynuacja wzrostów niestety i w naszych rękach są działania, aby te wzrosty ograniczyć, zwłaszcza przed świętami wielkanocnymi. Apelował o stosowanie się do zasady zostań w domu. Redaktor Mariusz Gierej, jak widzi rozwój sytuacji? No nie jest ciekawa, trzeba przyznać, tym bardziej, że startujemy tutaj z zupełnie innych poziomów zajętości łóżek niż na jesieni. Pamiętajmy, że wtedy to było kilka tysięcy łóżek, 2-3 tysiące chyba z tego co pamiętam było zajętych, a w tej chwili startowaliśmy z poziomu 12 tysięcy. To jest bardzo duża różnica i to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa. Druga rzecz, która jest, rząd się zdecydował na lockdowny obszarowe. No, powiem uczciwie, nie wiem, czy to zda egzamin, czy to nie zda egzaminu. Jest to pewnie bardziej jest to pochodna sytuacji politycznej niż rzeczywistych decyzji związanych z epidemią. Natomiast... A dlaczego? Od razu dopytam. W tym dlaczego wszystkim... pan tak uważa? Halo? Halo, panie redaktorze, dlaczego pan tak uważa, że to jest politycznie motywowana decyzja? Dlatego, że rząd Mateusza Morawieckiego i sam premier byli bardzo ostro atakowani za to lockdowny, prawda? I to już było tak na krawędzi, że premier nie radzi sobie z tym, że minister sobie z tym nie radzi, więc to moim zdaniem to jest pochodna dokładnie tego, prawda? I stąd zaczęło się od powiatów, prawda? Teraz już jedziemy województwami. Przy tej skali zachorowań będzie ciężko raczej to wyhamować w ten sposób, więc ja spodziewam się, że niestety w dalszym ciągu będą te wzrosty. Plus do tego też była presja, zapewne finansowa również, na odmrażanie różnych rzeczy, jak i na przykład rodziców, żeby dzieci szły do szkoły. Na jesieni to już zostało, że tak powiem, no, empirycznie w zasadzie udowodnione, że głównie rozsadnikiem są niestety, ale dzieci, które między sobą nie są w stanie, szczególnie te małe, nie są w stanie zachować środków ostrożności i stąd przenoszenie to jest do domów rodzinnych. I zdaje się, że obecnie też możemy to potwierdzić, znaczy widać w tym potwierdzenie, nawet o tym minister trochę wspominał, że coraz więcej jest zachorowań ludzi młodszych. Pewnie też ze względu na to, że część osób starszych jest już wyszczepiona i ta odporność została nabyta. A też część po prostu ludzi nie wytrzymuje tych lockdownów i zwiększa się zdecydowanie ich mobilność, lekceważenie trochę tych obostrzeń. No, obawiam się, że będziemy mieli bardzo trudny okres czasu. I redaktor Cezary Krzysztopa. No, trochę rozwijając to, co mówił redaktor Gierej, to wydaje mi się, że w jakimś sensie siedzimy na beczce prochu. Bo z jednej strony, nie negując jakby zagrożenia, bo ja też mam ciężkie przypadki
przechodzenia COVID-a i niewątpliwie trudno tutaj jakby ominąć dane zwiększania ilości zachorowań, to emocje związane z samą pandemią i z obostrzeniami rosną po obu stronach, to znaczy po obu stronach w tym sensie, że z jednej strony rośnie prawdopodobnie ze wzrostu zachorowań strach przed pandemią, strach przed koronawirusem, a z drugiej strony rośnie zniecierpliwienie ograniczeniami, które są nakładane w związku z tą pandemią. Więc wydaje mi się, że jeżeli możemy się teraz spodziewać jakiegoś trudnego być może okresu, to być może bardzo pomocne w jego przechodzeniu byłoby pewna taka konsekwencja ze strony rządowej w rozprowadzaniu różnego rodzaju obostrzeń. Ja wiem, że to jest sytuacja eksperymentalna i pewnie strona rządowa się tutaj jakoś tam uczy, ale jeżeli tam świetne reflektorów przed kamerami pokazujemy jakąś strategię walki z koronawirusem, ja przypomnę taką strategię zdaje się przed nowego roku, a potem te informacje dosyć tak wyjście nawet pokazane, że jak będzie tyle, to będą takie obostrzenia, jak będzie tyle, to będą takie obostrzenia, nie obowiązują, to ta irytacja związana z obostrzeniami raczej nie spada. Ona oczywiście ma charakter niepandemiczny, bo obostrzenia same z siebie wywołują emocje, ale częściowo wynika również z tego rodzaju niekonsekwencji. Gdyby można było ograniczyć tego typu niekonsekwencje, to myślę, że byłoby to by tu nie mówić, trochę łatwiej. Lepsza komunikacja, jak rozumiem, tak. Jest tutaj bardzo... Lepsza komunikacja, jak rozumiem, jest bardzo istotna. Ja miałbym jeszcze do tego, co... Mariusz Gielej. Co tutaj redaktor Krzysztofa powiedział. Ja odnoszę wrażenie, że w ogóle cały świat zachodni nie do końca sobie radzi z tą pandemią. I zabrakło trochę chyba politykom, u nas w kraju również, to trzeba sobie jasno też powiedzieć, zabrakło chyba też trochę wyobraźni, że szczepionki dostęp do szczepień będzie utrudniony w pierwszym okresie. Jest to po prostu niemożliwe, żeby wyprodukować tyle szczepionek, kiedy cały świat czeka. To jest pierwsza rzecz. Czyli zabrakło tak naprawdę politykom planu B, bo ja sobie wyobrażam, że można było jeszcze zainwestować pieniądze na przykład w szybkie testy, prawda? Takie, które naprawdę są skuteczne i wykrywają błyskawicznie po minucie na przykład, że osoba jest nosicielem wirusa. Można było zainwestować też duże pieniądze w lek. Patrząc na przykład Słowacji, panie redaktorze, gdzie przetestowano wszystkich obywateli tego kraju, co według ekspertów jest właśnie powodem rozwoju tamtej epidemii. Tak? My mówimy o zupełnie innych testach. Ja mówię tu o innych testach, które należałoby opracować dopiero. Nie ma takich opracowanych, że na przykład w wydychanym powietrzu sprawdzamy, czy jest wiremia wirusem SARS-CoV-2. Takie nie poszły w te inne, alternatywne wersje, jak walki z epidemią, nie poszły adekwatne pieniądze, jak poszły pieniądze w opracowanie szczepionek. Proszę zwrócić uwagę, że tylko i wyłącznie na szczepionki poszły setki miliardów euro i dolarów, jeżeli nie są to biliony, znaczy bilion to może nie, ale miliardy na pewno poszły. A na te pozostałe alternatywne ścieżki walki w zasadzie to były jakieś nędzne ochłapy, prawda? Jeszcze teraz dowiadujemy się, że mutuje, że może być szczepionka nieskuteczna, że za chwilę możemy być zmuszeni doszczepiać się non-stop. No to coś tutaj nie... Mówię, moim zdaniem zabrakło... Czy takich twardych danych nie ma, to troszkę uspokójmy naszych słuchaczy, bo to są jakieś ewentualności, które trzeba jakoś tam brać pod uwagę. Czy jeszcze Cezary Krzysztofa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Też troszkę kontynuując też to, co Mariusz Gierej mówi, dodałbym, że ja się na tym nie znam. Oczywiście mówię z punktu widzenia pacjenta, laika, absolutnie nie specjalisty. Być może istnieją odpowiedzi na te pytania, ale ja również zadaję sobie pytania, dlaczego równie intensywnie jak szczepionkami nie zajmujemy się lekami na koronawirusa. Skoro pojawiają się informacje, w Słowacji, w Czechach dopuszczono, że tak się mądrze i skomplikowanie nazywają te leki, że zapominamy ich nas zobaczyć, ale
różne leki, które nie są szczepionkami, a które mogą pomagać w terapii leczenia koronawirusa. Dlaczego się tym nie zajmujemy? Dlaczego wiadomo, że to oczywiście może potrzebne te szczepionki, ale w oczywisty sposób nikt, kto ma więcej niż stare komórki w głowie, nie sądzi, że okres czasu potrzebny do przygotowania takiej szczepionki w przypadku szczepionki na koronawirusa był krótszy niż w przypadku innych szczepionek. No, natury rzeczy oczywiście. Natury rzeczy, bo potrzebujemy ich szybko, ale ma to swoje konsekwencje. Więc, no, trzeba byłoby ludziom udzielić pełni informacji, również tych, które wiążą się z pewnym ważeniem ryzyk, ale w tym sensie zgadzam się z Mariuszem Gierejem, że wydaje mi się, że powinniśmy bardziej dywersyfikować metody. Znaczy, owszem, niech będą szczepionki, to jest jedna z metod, ale niech będą też leki. Znaczy, przynajmniej... No tak, ale trwają badania na przykład nad amantadyną w Lublinie, jeszcze w drugim ośrodku. No one muszą trochę potrwać. Ja mówię troszeczkę o czymś innym zupełnie. Znaczy, ja mówię o opracowaniu nowych, dedykowanych leków nawet, prawda? No tutaj te badania są, znaczy ja widziałem, że gdzieś tam jakiś koncern ogłaszał, że przychodzi do badań klinicznych. No daj Boże, no po prostu, bo im więcej będziemy mieli amunicji i broni w arsenale z koronawirusem, tym lepiej, prawda? No to... Panowie, to chciałem zmienić jednak temat, bo dzisiaj bardzo dużo tematów przed nami. Parlament Europejski ogłosił Unię Europejską strefą wolności dla osób LGBTIQ. Tak sprawdzam, czy wszystkie literki wymieniłem prawidłowo. Redaktor Cezary Krzysztopa, jakiego rodzaju tutaj wolność nas czeka? I jaka będą praktyczne skutki tej uchwały? Myślę, że to nie tyle chodzi o wolność, to raczej wręcz przeciwnie, chodzi o niewolę, to znaczy zmuszanie narodów do tego, żeby uczestniczyły w tym aspekcie, w sensie rewolucji, która ogarnęła elity krajów zachodnich. My to trochę postrzegamy jako kabaret. Nie? No bo znowu Parlament Europejski uchwalił sobie rezolucję, która tam może nie ma jakichś skutków prawnych, która też opiera się na jakichś kompletnych absurdach, fake newsach i bzdurach na temat tego, co się dzieje w Polsce. Czasem to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ ona nie tyle, jak sądzę, docelowo ma służyć, nie wiem, jakiejkolwiek wolności, bo nie ma wolności nic wspólnego, tylko raczej służyć osłabianiu możliwości prowadzenia przez Polskę polityki zagranicznej, generalnie osłabianiu Polski, która w sytuacji koronakryzysu, to już jakby abstrahując od wszystkiego, co wcześniej być może powiedzieliśmy. Nie wiem, czy to jest wielka zasługa polskiego rządu, czy trochę mniejsza zasługa polskiego rządu, ale sytuacja jest prawdopodobnie taka, że my można powiedzieć paradoksalnie zyskamy na koronakryzysie. To znaczy stracimy w tym sensie, że obniży to nam na przykład wzrost gospodarczy, ale w tym peletonie państw, które różnie sobie radzą z koronakryzysem, Polska radzi sobie nieźle. I Polska radząc sobie nieźle, przesuwając się w tym peletonie, stanowi zagrożenie dla wielu państw. W związku z czym dla nich taka metoda osłabiania siły zewnętrznego wpływu, możliwości zewnętrznego wpływu Polski jest bardzo istotna. I tutaj taki miękki element prowadzenia polityki zagranicznej, taki niby moralnościowy, mówiąc w cudzysłowie, paradoksalnie wcale nie jest kabaretowy. On jest bardzo istotny i myślę, że bardzo dobrze w stronę tych państw, które chciałyby tutaj się podpisać. Bardzo dobrze się uznamy. Jakiego rodzaju to jest wolność, to może nam wskazywać przypadek pani Urszuli Kuczyńskiej, która przestała właśnie pełnić funkcję asystentki społecznej posła Macieja Koniecznego z Lewicy. Pani Kuczyńska została oskarżona o terfizm. Ja musiałem zajrzeć aż do Wikipedii, co to jest terfizm, i dowiedziałem się tutaj, że to pojęcie ukuła transinkluzywna, cispłciowa, radykalna feministka V. Smithy, i chodzi o
wykluczanie kobiet transpłciowych z grona kobiet. To tak może w skrócie powiem, bo to naprawdę pan redaktor Mariusz Gierej. Co z tego wynika, z takiego obrazu tych wolności? Bo to trudno nawet zrozumieć, o co chodzi w tych pod względem językowym. Znaczy, pan redaktor Mariusz Gierej. Czy szanowni państwo, znaczy to są dwie zupełnie rozbieżne rzeczy. Pierwsza, pozwolicie panowie, że skomentuję jeszcze kwestie europejskie. Otóż jeszcze nie tak dawno, proszę zwrócić uwagę, że Joe Biden również ogłosił swoje zdanie w tematach LGBT. Teraz również Unia. Ja się zacząłem zastanawiać, skąd się to wzięło w ogóle. Otóż jeżeli popatrzymy na sytuację międzynarodową i na to, co się zadziało w ostatnim czasie, ewidentnie widać, że ten obszar wolności, kiedyś sztandarem takim Zachodu do, nie wiem, nie chciałbym nazwać pacyfikowania reszty świata, ale jakiegoś takiego pokazywania wyższości, dążenia do czegoś była, prawda, były takie rzeczy jak demokracja, wolność, wolne media, prawda? Teraz, w tej chwili, no te rzeczy jakoś niejako zaśniedziały trochę na tym Zachodzie, prawda, trochę się tak zużyły moralnie. W związku z tym wydaje mi się, że Stany Zjednoczone, jak i Unia, szukając nowego sztandaru, postanowiły wznieść sztandar osób, które są mniejszościami seksualnymi. I w ten sposób budować swoje przewagi międzynarodowe, móc kontestować sytuację w takich krajach jak Rosja, Chiny, prawda, i tak dalej. I teraz jakie są konsekwencje tego, jeżeli to jest prawda? Co jest treścią tego sztandaru, panie redaktorze? Co jest treścią tego sztandaru? Mamy pewne opóźnienie, trudno nam się rozmawia. Co jest treścią tego sztandaru? Prawa dla osób LGBT, prawda, zrównanie tych praw do adopcji, do różnych rzeczy z osobami heteroseksualnymi. I teraz proszę zobaczyć jedną rzecz, że dla nas konsekwencje mogą być różne, no bo my zainwestowaliśmy bardzo dużo w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? No jeżeli Stany Zjednoczone wznoszą ten sztandar, no to nie wiem, możemy mieć my kłopot albo Stany Zjednoczone, nie wiem. To jest moja dywagacja, takie spostrzeżenie, które wydaje mi się jest widoczne. Natomiast co do sytuacji w Lewicy, no to jest sytuacja absolutnie zdumiewająca. Dzisiaj jeszcze była rzecznik SLD, prowadziła zadziwiającą rozmowę na temat seksu i gwałtu, prawda, w małżeństwie. Generalnie rzecz biorąc, na lewicy obserwujemy jakąś taką potrzebę wewnętrzną czystej tożsamości, prawda? Oni szukają takiej absolutnej czystości. Białe, czarne, prawda? I tutaj sobie to próbuję jakoś tam zrobić. To jest taki wczesny jakobinizm, bym to określił, bo to, co się stało z panią Urszulą Kuczyńską i to, co się dzieje wokół posła Macieja Koniecznego, no jest z jednej strony zdumiewające, z drugiej strony trochę przerażające, prawda? I ten jakobinizm, zaostrzanie takiej retoryki nawet we własnym obozie, no moim zdaniem doprowadzi do tego samego, co się stało z zaostrzającą język panią Martą Lempart, albo może doprowadzić, prawda, do tej, czyli krótko mówiąc, na własne życzenie pani Marta Lempart na przykład się zmarginalizowała całkowicie w tej chwili. No, Jej możliwości wpływania na rzeczywistość absolutnie zmalały. Cezary Krzysztopa, no czy tak rozumiany jak przez te skrajne odłamy lewicowe to ta równość LGBT może być czymś obowiązującym w całej Unii Europejskiej? Cezary Krzysztopa. No jest w jakimś sensie postępującym chaosem obowiązującym nie tylko w Unii Europejskiej, ale w sporej części tak zwanego Zachodu. A warto zauważyć, z czego ten postępujący chaos również wynika, bo wynika z samej natury tej takiej neomarksistowskiej rewolucji. Ale
Tutaj wynika on również z tego, że tu rewolucja jakby pożera własne dzieci, mając wbudowane takie strukturalne sprzeczności z siebie. Dlatego, że z jednej strony... Panie redaktorze, czy te dylematy są w ogóle zrozumiałe? Czy one mogą być zrozumiałe dla wyborców na przykład? Jasne, ja postaram się je naświetlić, bo z jednej strony mocno podnoszono sztandar praw kobiet. Walczymy o prawa kobiet, czyli kobiet ściśle określonych, znaczy ściśle określonych płcią, prawda? A z drugiej strony rozmydlamy pojęcie płci. Nie ma kobiet, nie ma mężczyzn, jest 186 płci i w zasadzie to określenia kobieta czy mężczyzna nie mają sensu. Jednym z ilustracji tej wewnętrznej sprzeczności jest to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, czyli zezwolenie przez Joe Bidena na uczestnictwo w zawodach sportowych kobiet, tak zwanych kobiet transseksualnych, czyli mężczyzn de facto uważających się za kobiety. Przepraszam najmocniej. Powoduje to krzywdę kobiet, ponieważ kobiety biologiczne, kobiety prawdziwe przegrywają w takich zawodach, czyli nie jest to obrona praw kobiet. Bo tutaj redaktor Mariusz Gierej poruszył temat Stanów Zjednoczonych, gdzie kolejne stany przyjmują ustawodawstwo wykluczające taką sytuację. Tak jest. Wbrew stanowisku Waszyngtonu. A idąc dalej, w takich sytuacjach jak pani Kuczyńskiej, nie pamiętam, szczerze mówiąc, nazwiska nikt nie wybaczy, ona tak naprawdę występuje w obronie praw kobiet, ale dzisiaj sytuacja rozmydlania pojęcia płci, czyli de facto apoteozy transseksualizmu, to jest ten nowy lud wybrany, który wybiera sobie lewica. Lewica opuszcza kobiety w jakimś sensie i opuszcza obronę praw kobiet, a nowym ludem wybranym lewicy, po robotnikach, mniejszościach seksualnych, kobietach i tak dalej, dzisiaj są transseksualiści. Już nie wiem, jakoś inaczej tam nazywanie, w każdym razie opisywanie literką T w tym takim akronimie. I to jest ta strukturalna sprzeczność, która musi doprowadzić do, po pierwsze do ofiar, czyli tak jak wykluczenia pani z partii Razem, ale po drugie do pewnych przetasowań. Nie mogę mówić o szczegółach, bo nie chcę nikogo krzywdzić, ale również z nami pojawiały się pewne takie nieśmiałe próby kontaktu ze strony wcześniej dosyć radykalnych środowisk feministycznych, które widzą to zagrożenie. Widzą, że one już przestały być, że tak powiem, ludem wybranym lewicy i dzisiaj wręcz są brutalnie zwalczane jako te terfy czy smerfy, czy jak to tam sobie nazywają. Dzisiaj następuje to przewartościowywanie, tylko mam wrażenie, że ta postępująca radykalizacja ruchów lewicowych, o której mówił też Mariusz Gierej, prowadzi do zawężenia ich żerowisk w jakimś sensie, no bo odwołując się do coraz mniejszych, coraz bardziej radykalnych, coraz bardziej dziwacznych pojęć, czy definicji tego, do kogo się chce odwoływać, kogo chce... Muszę postawić przecinek w naszej debacie. Obiecuję, że oddam głos tuż po serwisie informacyjnym, na który zapraszam. Debata dnia. Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest popołudniowe spotkanie publicystów, komentatorów. Są z nami redaktor Cezary Krysztopa, tygodnik Solidarność i redaktor Mariusz Gierej z portalu mpolska24.pl. Przerwałem przed serwisem wypowiedź Cezarego Krysztopy. Obiecałem, że będzie mógł ją dokończyć, ale też chcę wpleść nowy wątek, bo Polska dzisiaj zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości mechanizm powiązania wypłaty funduszy z tak zwaną kwestią praworządności. Ta skarga przyjęta została przez cały skład Rady Ministrów i Cezary Krysztopa. To ja już postaram się krótko, ale jakby wracając do sprawy chaosu, to i te takie strukturalne założenia tej rewolucji, którą mamy dzisiaj do czynienia z założenia chcą wprowadzić chaos, to znaczy zniszczyć obecne struktury społeczne po to, żeby wprowadzić jakieś, których pewnie sami sobie jeszcze nie wyobrażają, bo zwykle w dekonstrukcji są lepsi niż w konstrukcji, ale również wewnętrznie
ten ruch jest, że tak powiem, sprzeczny mocno i wchodzi w tej chwili w fazę mocnych turbulencji, kiedy to ci, którzy na przykład bronili wcześniej praw kobiet, zderzają się z tymi, którzy dzisiaj chcieliby pojęcie kobiety rozszerzyć na również na mężczyzn w jakimś sensie. I to dodając do osoby tego... Osoby z macicami, że zacytuję. Tak jest. Nie chciałem się tak daleko posuwać, a panu rektorowi się udało. W każdym razie, jeżeli dołożymy do tego ten chaos, z którym mamy do czynienia w związku z pandemią, to wchodzimy w bardzo trudny i bardzo niebezpieczny okres, który, jak się wnioskuje z historii, kiedy to różnego rodzaju tego typu ideologie usiłowały przebudować społeczeństwo, kończyły się nawet krwawo. I ja bym wcale w przyszłości takich wydarzeń również nie wykluczał. Odpukać. A zaskarżenie mechanizmu warunkowości, dzisiejsza decyzja rządu. Czy to do mnie pytanie, czy do... Tak, panie redaktorze, do mnie, już... Tak? Więc wydaje się to dosyć logiczną konsekwencją. Znaczy, po pierwsze, było dla mnie jasne, że to, że mówiono, że przyjechaliśmy z sukcesem, bo na Radzie Europejskiej zdecydowano, że nie będzie tego powiązania, ale będzie, bo w ten sposób zostało to zapisane, że każda strona mogła to sobie po swojemu odczytać. To w naturalny, znaczy nie w naturalny właśnie, ale w dosyć oczywisty sposób, tak jak się to działo ostatnio wiele razy wcześniej, prawem kaduka, silniejsza strona usiłuje implementować własne przekonania na temat tego kompromisu. I było oczywiste, tak jak wcześniej mówiłem i pisałem, że nie okaże się to nie naszym sukcesem, tylko niestety mechanizmem odbierania nam pieniędzy i mechanizmem w jakimś sensie dyscyplinowania nas. I mam wrażenie, że wykorzystujemy oczywiście możliwości nam dostępne zaskarżania, dyskutowania, blokowania i tak dalej, ale niestety prawo kaduka, że tak powiem, wypracowane przez Brukselę, zwykle jest tutaj silniejsze i to bardziej prawo silniejszego, bo to można powiedzieć prawo prawem, ale i tak rację ma ten silniejszy, czy chce mieć rację. Nawet jeżeli nie jest umocowane w traktatach, bo to jest oczywiste, że to jest sprzeczne z traktatami, ale no niestety prawem pięści wprowadzane i nasze pięści są mniejsze. Zanim oddam głos Mariuszowi Gierejowi, to tylko uzupełnię, że osobny wniosek złożyły Węgry. Redaktor Mariusz Gierej. No cóż, analizując popatrząc na sytuację krajową, no to kłopot tutaj Zbigniewa Ziobro i prawicy polega na tym, że unijne te wszystkie trybunały nie są obsadzone przez nominatów na przykład Zbigniewa Ziobro i Zjednoczonej Prawicy. Powiem w ten sposób. W 2007 roku prawica tego nie uwzględniała, na przykład w swoich działaniach nie uwzględniała własnego Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo tutaj trochę nie uwzględniał też, pamiętam, w początkach rządów PiS-u pan Waszczykowski, że Komisja Wenecka też może mieć inne zdanie. No i teraz mamy trochę taką powtórkę z historii. No, obawiam się, że tutaj może być wynik taki, który nie będzie satysfakcjonował, że tak powiem, naszego ministra sprawiedliwości. I może zamiast, że tak powiem, oflagowywać się tu w Polsce, pan minister Ziobro, no to może powinien, nie wiem, no na przykład zaproponować jakąś, złożyć propozycję reformy tej w zakresie tych sądów, poszanowania sądów narodowych, prawda, żeby zostało uwzględnione w Unii Europejskiej. No, naprawdę tutaj te ruchy dla mnie są przewidywne. Taki wniosek został złożony do Trybunału Konstytucyjnego, bo to tak przewiduje porządek prawny. Za to minister Ziobro, jak pan się wyraził, dzisiaj złożył projekt ustawy uniemożliwiający adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne. Mariusz Gierej w tym wątku. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Akurat te działania Zbigniewa Ziobro są dla mnie pochodną polityki wewnętrznej i sytuacji Zbigniewa Ziobro w Zjednoczonej Prawicy. Z całym szacunkiem. Dlatego, że Zbigniew Ziobro po tym, jak ogłosił się miękiszonem, prawda, po tych różnych działaniach,
No w zasadzie musi odbudowywać swoją pozycję lub szukać jakiegoś mechanizmu, żeby pokazać, że jest najbardziej katolicki, najbardziej prawicowy ze wszystkich. W związku z tym ta agenda, która jest tak naprawdę i w Polsce, i w Europie, jest tematem zastępczym, żeby nie rozmawiać o pandemii, nie rozmawiać o innych rzeczach, które są istotne, jest dla niego driverem do tego, żeby po prostu w jakiś sposób wybić się ponad Jarosława Kaczyńskiego i PiS, pokazać, że jest się bardziej prawicowym. Czy tak to też odbiera? Jeszcze pan redaktor, bardzo proszę. Jeszcze tu jest jeden mechanizm, który ja dostrzegam. I on trochę licytuje się w tej chwili już sam z sobą, Zbigniew Ziobro. Natomiast wszyscy politycy w jego obozie uważają, że może on zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Ale i kontestuje tą, tak naprawdę kontestuje trochę przywódczą rolę Jarosława Kaczyńskiego. Ale ten mechanizm kontestacji może wkrótce wrócić do niego. I redaktor Cezary Krzysztopa, no właśnie, czy to takie tylko polityczne motywacje, no bo każda inicjatywa polityka ma wymiar polityczny, jakby nie patrzeć, no ale może po prostu ten projekt jest słuszny, może dobro dzieci jednak tego wymaga. Redaktor Cezary Krzysztopa. Więc trudno mi go oceniać. Rzeczywiście jest tak, że argument o tym, że to nie jest dobre dla dzieci, bo dzieci czekają, aż ktoś się nimi zajmie z domów dziecka i tak dalej, jest nieprawdziwy, ponieważ kolejka do możliwości adopcji, która jest procedurą bardzo skomplikowaną i niestety nie każdy... Zaraz, to troszkę rozjaśnijmy, bo nam się trochę kwi pro quo robi. Chodzi o adopcję przez pary homoseksualne właśnie, tak? Bo pan rektor o tym mówi, że ten argument jest nieprawdziwy. Nie, argument o tym, że dzieci czekają na adoptowanie przez kogokolwiek, na przykład przez pary homoseksualne, jest nieprawdziwy. Dokładnie o tym myślałem. Czekają w ogóle na adopcję i ta i kolejka mam i tatów, nie chcę odmienić, czekających na możliwość adoptowania dzieci jest bardzo długa. To nie jest tak, że brakuje rodziców, tylko procedura jest skomplikowana, to nie jest takie proste. Złożoność sytuacji prawnej dzieci czasami to uniemożliwia. Więc no, to, że ocenić ten projekt, czy on jest dobry, czy niedobry, to musiałbym go zobaczyć, ale jeżeli chodzi o samą ideę, to nie są potrzebne pary homoseksualne, żeby zagospodarować dzieci, które potrzebują adopcji. Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy par heteroseksualny. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to, jeżeli pan redaktor pozwoli, to chciałbym się trochę odnieść do tego, co mówił pan redaktor Gierej. Bo zgadzam bardzo się z proszę. Tym, że sprawy te takie światopoglądowo, LGBT-owo jakieś tam, to są dla Unii Europejskiej w tej chwili absolutnie zastępcze, ponieważ Unia Europejska jest się kompletnie skompromitowała na różnych etapach i na różnych poziomach wobec pandemii. Ostatnio skompromitowała się w zakresie szczepionek i szuka teraz oczywiście jakiegoś takiego problemu, z którym teoretycznie mogłaby sobie poradzić. No i komu by tu przylać, nie? No to najłatwiej jest, akurat wypracowali ostatnio taki odruch bezwarunkowy, że jak nie wiedzą komu przylać, no to przylają Polsce i Węgry. Ale redaktorze, to od razu dopytam, czy w sytuacji, kiedy nie wiem, co drugi młody Hiszpan nie ma pracy, to w ogóle poważne jest zajmowanie się takimi sprawami? Z jednej strony śmieszne, oczywiście, ale z drugiej strony, i tutaj się akurat nie zgadzam z Mariuszem Gierejem, w związku z tym, że ta presja jest prawdziwa i konsekwencją tego może być to, że na przykład jako powszechne zostaną na przykład gdzieś na Węgrzech czy w Polsce przyjęte standardy WHO, które próbował wprowadzić w Warszawie Rafał Trzaskowski, to u nas to już nie jest temat dostępny. U nas to jest temat bardzo poważny i bardzo się cieszę, że ktokolwiek się tym tematem zajmuje, bo Zjednoczona Prawica jako całość, no powiedzmy, wykazała się różnymi niekonsekwencjami w tym zakresie. Na przykład zapowiadaniem tego, że wypowie konwencję stambulską i niewypowiadaniem tej konwencji. Ja bym bardzo chciał, a wiem, że to nie jest łatwe i wiem, że tutaj stajemy wobec ogromnych nacisków, to jednak ja mam dzieci. Wielu innych ludzi, którzy mają dzieci, bardzo by chcieli, żebyśmy w
w taki sposób, jaki jesteśmy w stanie jak najmocniej, stawali przeciwko wkraczaniu tutaj rewolucji światopoglądowej, bo ona nie ma tylko takiej konsekwencji, że sobie mądrzy panowie albo mniej mądrzy pogadają w telewizji o tym czy owym, tylko ma takie konsekwencje, które odbiją się na naszych dzieciach. Ja mam dzieci i nie życzę sobie, żeby rozwiązania, które niesie ze sobą ta neomarksistowska rewolucja, dotknęły ich w taki sposób, w jaki sposób dotykają dzieci w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy Francji. Mariusz Gierej jest osobą, która bacznie śledzi życie gospodarcze. Czego pan się spodziewa, redaktorze, po Nowym Ładzie, który ma być rozwinięciem tego Krajowego Planu Odbudowy? Tam nieoficjalnie mówi się o kwocie wolnej, 30 tysięcy kwota wolna od podatku, wolna od podatku emerytury do 2,5 tysiąca złotych. Czego pan się spodziewa? No, powiem tak przewrotnie trochę, a może nie przewrotnie. Było kiedyś takie powiedzenie, nikt wam nie jest w stanie tyle dać, co my jesteśmy wam w stanie obiecać. Kiedyś powiedziano tak w jednej partii. Wydaje mi się, że to co do zasady, to się nie zmieniło nigdy i ta oferta jest w dalszym ciągu nadal aktualna. Tak a propos, ponieważ politycy kochają obiecywać. I tak jak na przykład obiecywano, że w czasie COVID-u szpitale nie mają się co martwić o finanse, no okazało się, że zadłużenie szpitali wzrosło, a najbardziej koszty walki z COVID-em odczuły te dziedziny medycyny, na przykład jak onkologia, które w ogóle nie przerwały leczenia. Prawda? Czyli ci, którzy przerwali leczenie, pozamykali się, dostawali ryczałt i okazało się, że nagle są bardziej dochodowe niż te, które leczyły. I z tym się nic nie zadziało. Tak samo jak lekarze mówili, że mieli dostać, prawda, dodatki covidowe, nagle się okazało, że ci, którzy są na kontraktach, wystawili faktury, zapłacili od tych faktur podatki, a pieniędzy w dalszym ciągu nie mają i nie wiadomo, o co chodzi. Więc ja bym chciał w końcu zobaczyć rzeczy, które faktycznie zostaną zrealizowane. Nie interesują mnie obietnice, że zbudujemy polski koncern maseczkowy, prawda? Że zbudujemy kolejny koncern szczepionkowy i tak dalej, i tak dalej. Chcę zobaczyć drogę, mapę drogową do skoku cywilizacyjnego, który jest zapowiadany. Jeżeli tego nie zobaczę w tym... A co w tej mapie chciałby redaktor zobaczyć? Co w tej mapie chciałby redaktor zobaczyć? Przepraszam, nie interesują mnie pojedyncze rozwiązania, które są rzucane na zasadzie, a dajmy tym coś, dajmy tamtym coś. Była wprowadzana 500+, było wprowadzane w 2016 roku. Zawsze pochwalałem to pierwsze 500+, na drugie i kolejne dziecko. To był bardzo dobry ruch. Tylko trzeba było zrobić w tym momencie kolejne ruchy pod tytułem na przykład zracjonalizowanie zatrudnienia w administracji, prawda? Płac w tej administracji, przebudowę w ogóle państwa. No i zatrzymaliśmy się tylko na 500+. Cezary Krzysztofa... My musimy mieć w tej chwili, przepraszam bardzo, jeszcze ostatnie zdanie. Mieć naprawdę porządny plan skoku cywilizacyjnego, ponieważ więcej tego typu pieniędzy raczej się nie spodziewam, że zobaczymy. I Cezary Krzysztopak, co by widział w takiej mapie drogowej? Takie elementy jazdy obowiązkowej, może tak to określę. Oho, pan redaktor chciałby, żebym w kilka sekund napisał tutaj program strategiczny na najbliższe lata. Nie, to raczej mi się nie uda. Natomiast jeżeli mogę się odnieść do tego nowego Polskiego Ładu, to oczywiście konkretnie można się do niego odnieść po tym, jak zostaną ujawnione szczegóły. Natomiast to, co nieoficjalnie zostało gdzieś tam podane, no sprawia wrażenie takiego programu oczywiście społecznego, to bardzo dobrze, inwestycyjnego, dobrze, czyli takiego propopytowego.
Czyli no, z jednej strony być może jest to niezbędne w sytuacji, w której będziemy chcieli rozkręcić gospodarkę po koronakryzysie albo nawet w trakcie w zasadzie koronakryzysu, a z drugiej strony pewnie będzie dodatkowe zadłużenie generowało, tego też trzeba być świadomym. I rzeczywiście jest troszkę tak, że no, to są ważne rzeczy, programy społeczne, inwestycje, wszystko to prawda. Natomiast rzeczywiście trochę brakuje jakby takiej reformy strukturalnej państwa w wielu zakresach. Na przykład w zakresie edukacji coś tam teraz próbuje zrobić profesor Czarnek i to dobrze, ale w sytuacji, w której i tak mieliśmy do czynienia no, z upadkiem jakości nauczania, to jeszcze doszło na nauczanie online, które no, z doświadczenia obserwując jakby nauczanie własnych dzieci, no, mówiąc ogólnie, bardzo mocno szwankuje. I dalej to służba zdrowia, którą też trudno reformować w sytuacji pandemii, bo to jakby no, trudno ją reformować podczas przeprawy przez rzekę, odwołując się do znanego przysłowia. Nie, ale nie tylko. Też reforma Centrum Państwa, być może właśnie reforma administracji. Co tam jeszcze? A redaktorze, a inwestycje, bo no, wiadomo, że też no, znaczną częścią tego programu mają być publiczne inwestycje. Zresztą sama nazwa Nowy Ład odwołuje się do New Deal prezydenta Roosevelta i wyjścia z kryzysu lat 30. ubiegłego wieku. Czy państwo, krótko mówiąc, powinno inwestować pieniądze? Bo są ludzie, którzy twierdzą, że nie powinno. Oczywiście, że powinno. To gdybyśmy być może mieli, nie wiem, jakiś tutaj rozbudowany hiperbiznes w Polsce o polskiej narodowości w jakimś sensie, bo to nieprawda, że pieniądze nie mają narodowości, to może bylibyśmy na innym poziomie, ale tak nie jest do końca. To znaczy oczywiście nie mówię, że nie ma polskich biznesmenów, oczywiście tacy są, natomiast niewątpliwie w sytuacji, w której będziemy potrzebowali reanimacji, może nie reanimacji, to jest zbyt poważne słowo, ale powiedzmy rozruszania na nowo gospodarki, czy w trakcie koronakryzysu, czy po koronakryzysie, to państwo tutaj musi przejąć rolę inicjatora, bo państwo ma troszkę inne obowiązki niż ma prywatny inwestor, który ma prawo absolutnie oczywiście kierować się swoimi interesami, a państwo, że tak powiem, ma obowiązek kierować się interesami społeczności, całości państwa. Więc tutaj inicjatywa państwa wydaje mi się niezbędna, jeżeli gdzieś aktywność państwa jest potrzebna, to tutaj wydaje mi się jak najbardziej. Pan senator Jan Filip Libicki, zmieniając temat oczywiście, nie wyklucza poparcia kandydata Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy może tym razem uda się powołać nowego rzecznika, Mariusz Gierej? Cezary Kryszowa przed chwilą powiedział, że plan będziemy mogli oceniać, jak zobaczymy. Ja natomiast w przypadku tutaj Jana Filipa Libickiego, po wielu jego wygibasach politycznych w przeszłości, wolałbym nie spekulować na temat spekulacji i wolałbym tak naprawdę zaczekać, aż coś on naprawdę rzeczywiście zrobi, bo to, że się uda do lasu albo do parku, no to raczej tak nie do końca ma sens. To Cezary Krzysztopa. No właśnie, pan senator Libicki nie wyklucza nawet wystąpienia z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to, klub senatorski, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości liczy 48 posłów. Licząc głos pana Libickiego, to jest 49. No nadal brakuje do większości. Cezary Krzysztopa. Senator Libicki jest bardzo barwnym politykiem, z którym ja również często w interakcje różnego rodzaju wchodziłem. Czasami się z czymś zgadzaliśmy, a być może nawet i częściej się nie zgadzaliśmy, aczkolwiek no, staraliśmy się, mam wrażenie, obydwaj odbywać te dyskusje na jakimś poziomie. I to jest bardzo cenne, bo niezależnie od tego, gdzie akurat politycznie pan senator się znajduje, to trzeba mu oddać, że no pewien taki kręgosłup ideowy zwykle reprezentuje taki sam. I gdzie
czego członkiem by nie był i jakiej do jakiej partii by nie należał, to raczej był tym samym senatorem libickim i to trzeba mu oddać. Oczywiście jego deklaracja, można powiedzieć, że może być też postrzegana w kontekście takiej trochę ogólnego odpływania opozycji w kierunku PSL dzisiaj poparło tą znaczną rezolucję LGBTQ, coś tam. Jak mawia Rafał Ziemkiewicz, być może również senator libijski uważa, że z jego konserwatywnymi poglądami dla niego nie ma miejsca w tęczowym PSL. Niewątpliwie nie jest to tak jak jeden senator w Senacie, w którym sobie brakuje kilku osób do tego, żeby przegłosować nowego rzecznika praw obywatelskich. Jeden senator Wiosny to nie czyni. Natomiast być może jest to element szerszej gry i nie chodzi tylko o senatora Wilińskiego, a akurat ta informacja po prostu wypłynęła do mediów. I tak mi się wydaje, bo inaczej proponowanie nowych kandydatów na rzeczników praw obywatelskich, to wydaje mi się, że byłoby to celowe, nie wiem, czy on miałby służyć. Mariusz Gierej, uda się, że jeszcze raz to samo pytanie, uda się tym razem powołać rzecznika, czy może to właśnie jest, jak twierdzi Cezary Krzysztofa, część większej gry, bo może też są to słynne konserwatywne skrzydło Platformy już może mieć dosyć takiego skrętu w lewo, jak pan uważa? Uwielbiam tą grę o Rzecznika Praw Obywatelskich, bo pamiętam jeszcze z początku, jak w początku maja, czy tam końcówce maja, w tej chwili już nie pamiętam dokładnie, była ta propozycja złożona Jarosławowi Gowinowi, prawda, żeby mu osłodzić, że tak powiem, to odejście z tej polityki. Nie skorzystał. Więc no, jest to taki czarny Piotruś, którego się podrzuca, a może ty, a może tam. No i zobaczymy, kto z tego skorzysta. No, póki jest to na stole, jest w grze, może się ktoś znajdzie, na przykład, nie wiem, Paweł Kukiz. Wszystko jest bardzo możliwe, dziękuję, prawda? Redaktorze, bo musimy już niestety kończyć nasze spotkanie. Kończył Mariusz Gierej z portalu mpolska24.pl. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I dziękuję również Cezaremu Krzysztofie z tygodnika Solidarność. Kłaniam się, redaktorze. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Program prowadził Adrian Stankowski. Do usłyszenia się z Państwem.